Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wami Kulturalnie. Siedzimy sobie na tarnowskiej pięknej starówce. Wykorzystujemy tak zwane okno pogodowe, bo coś chyba zbiera się na burzę, ale mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z przewodniczącym Rady Starówka, panem Ryszardem Żądło. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Bo i w głowie pana Ryszarda, i w głowie osób, które zasiadają w Radzie Osiedla Starówka, od już kilku ładnych lat kiełkują fantastyczne pomysły związane z upamiętnieniem postaci, bez których Tarnowa i dzisiejszego, i tego sprzed wieków nie możemy sobie wyobrazić. Czyli zacznijmy od Spycymira Leliwity, od hetmana tarnowskiego, od Tertila. No i przed nami nowa inicjatywa waszej rady, związana z upamiętnieniem postaci absolutnie wybitnego, a mało znanego ciągle kompozytora Józefa Władysława Krogulskiego. W tle widzą Państwo za nami ścianę, na której ten mural powstanie. Ale pomysł na to jest konkursowy, panie Ryszardzie. Pomysł konkursowy, a jest to pewna konsekwencja naszych działań od lat kilku Rady Osiedla Starówka, aby właśnie na Starym Mieście pokazywać wybitne postacie miasta Tarnowa lub wybitne wydarzenia, które związane są z Tarnowem. I tak w kolejności to mieliśmy rzeźbę Tadeusza Tertila, którą w dwuletnim cyklu udało się zrealizować i posadowić na tarnowskim rynku na stulecie odzyskania niepodległości w roku 2018. Z tym, bo Tarnów był pierwszym niepodległym, przypomnijmy ten fakt, ale również pomysły pierwszego muralu historycznego, bo tak je nazywamy, bo szanowni państwo, droga pani redaktor, wyszliśmy z założenia, że trzeba dzieła sztuki i które są oryginalnie namalowane przez wybitnych twórców, pokazywać na ścianach, czyli tej największej możliwej galerii, czyli na ścianach budynków naszego miasta. I tak właśnie było z panoramą siedmiogrodzką. Przypomnę, że namalowane wielkie dzieło Jana Styki i wielu, wielu malarzy w wysokości 14 metrów, długości 120 z okazji bitwy pod Sybinem, pod którą to bitwą tą dowodził generał Józef Bem, no nasz bohater, potem bohater Polski i Węgier. I w 120. rocznicę pierwszej prezentacji publicznej panoramy w roku 2017 właśnie pojawił się pierwszy mural, który w tle widzimy. No właśnie, myślę, że będą Państwo mieli możliwości. Nasz znakomity kamerzysta Ernest Król pokaże Państwu ten fragment panoramy, autorstwa zresztą Anny Krupińskiej, a został odtworzony na podstawie oleodruku, który pan gdzieś zdobył w jakichś antykwariatach. Ja lubię kupować różne stare rzeczy i też w jednym z tarnowskich antykwariatów, znaczy sklepów z antykami, udało mi się kupić właśnie fragment panoramy siedmiogrodzkiej pokazującej, oleodru pokazujący generała Bema. Zresztą no, jedyny fragment, na którym jest generał Bem, właśnie ze swoim sztabem w bitwie pod Sybinem z marca 1849 roku. I to jakby było taką inspiracją, że Rada Osiedla postanowiła ten pierwszy mural historyczny w Tarnowie przedstawić. A potem kolejne pomysły, czyli przywracanie do pamięci Tarnowian, ale nie tylko i szerzej turystów, w wybitnej postaci Tarnowa, hetmana Jana Tarnowskiego. Tu moglibyśmy bardzo długo o tym mówić, ale to było w roku ubiegłym z okazji również rocznic związanych z hetmanem Tarnowskim i wtedy wymyśliliśmy takie dni hetmańskie. To był projekt wspólnie z Radą Osiedla Grabówka, bo to powstało na ulicy Polnej, już na terenie Rady Osiedla Grabówka, ale ta kamienica zmieniła w ogóle tą przestrzeń i to miejsce, więc te murale historyczne to po pierwsze pewien wyróżnik Tarnowa, że to murale historyczne i dzieła sztuki, bo hetman Tarnowski to grafika Wojciecha Gersona XIX-wieczna, na ścianie się pojawiła, ale również to murale historyczne, które pokazują te postacie, a nie współczesne projekty. Ale wróćmy do Krogulskiego. No właśnie. Czyli pusta ściana na kamienicy u zbiegu ulicy Lwowskiej i Szerokiej.
która no, na razie nie imponuje jakby swoim wyglądem, ale być może i państwo zechcą się zaangażować. Nie myślę tutaj, że państwo wezmą udział w tym konkursie, bo pewno nie wszyscy mają takie możliwości i talenty artystyczne, ale być może trzeba podać tę informację dalej, bo konkurs trwa do 30 września. Tak, konkurs trwa, ponieważ postanowiliśmy, żeby ten trzeci mural historyczny powstał na zasadzie nie wyboru artysty, który go wykona, ale właśnie w formie konkursu, żeby to upublicznić, żeby to poszło w Polskę, żeby wielu artystów mogło podjąć to wyzwanie. Konkurs ogłoszony przez Biuro Wystaw Artystycznych jako instytucję kultury miasta Tarnowa, ale z budżetu Rady Osiedla Starówka, budżetu miasta Tarnowa i z naszej inicjatywy. Ale Krogulski, pani redaktor, drodzy państwo, o nim trzeba powiedzieć, bo Józef Władysław Krogulski urodził się 4 września 1815 roku w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej i ta kamienica jest oznaczona, jest tablica upamiętniająca ten fakt i 4 lata temu Urząd Miasta zrobił pierwsze kroki jakby przybliżające tę postać i wydobywające ją z mroków niepamięci, a to wielki wstyd, ponieważ on był wybitnym kompozytorem, muzykiem. Przez 10 lat mieszkał w Tarnowie ze swoją rodziną, a jego ojciec Michał Krogulski, również kompozytor i pianista, zauważył, że jest wybitnie utalentowany, więc był cudownym dzieckiem. I proszę sobie wyobrazić, że w wieku 10 lat koncertował już w Warszawie, w wielu miastach Polski i za granicą, i w Berlinie, Paryżu, a w wieku 13 lat rodzina przeprowadza się do Warszawy i tam pobiera nauki u Józefa Elsnera i również pobierając te nauki zakłada chóry, komponuje, no naprawdę wybitna, wybitna postać. Ma na swoim koncie skomponowanie 2 koncertów fortepianowych, uwertur, wielu kompozycji na orkiestry kameralne i porównywany jest do polskiego Mozarta. Drodzy państwo, umiera w roku 1842, czyli bardzo młodo, w wieku 27 lat na gruźlicę. No niestety ta choroba pustoszyła wtedy wybitnych i dlatego o Krogulskim warto pamiętać, ponieważ no, mało znany, wybitny i tarnowianin, więc ta kolejna ściana jemu poświęcona, bo uważam, że edukacja mieszkańców Tarnowa, przede wszystkim mówiąca o tych wybitnych postaciach, o tych miejscach, o tych wydarzeniach, jest najważniejsza. Tarnowianie powinni wiedzieć o tym, być z tego dumni, no i przekazywać tą wiedzę dalej. Proszę państwa, póki co prosimy przekazywać wiedzę o Tarnowie, który jest świetnym miejscem na wakacyjny wypad, ale perłą renesansu. Tak jest, o cudownej tarnowskiej renesansowej starówce, ale także o tym konkursie, bo myślę, że może powstać kolejne no, wspaniałe dzieło, które będzie prezentowane absolutnie dla wszystkich bez ograniczeń, czyli właśnie w przestrzeni miejskiej. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to powiemy co dalej, bo w tym roku konkurs, ale w przyszłym roku planujemy środki na wykonanie tego muralu. Robimy to dwuetapowo w cyklu dwuletnim, ponieważ w przyszłym roku przypada kolejna okrągła rocznica urodzin Józefa Władysława Krogulskiego. Wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta chcemy zrealizować takie wydarzenie, żeby na tarnowskim rynku odbyła się prapremiera jego wybitnego dzieła Oratorium Miserere. To jest po prostu skończone dzieło artystyczne i nigdy nie było jeszcze prezentowane. Byłaby to światowa premiera i również wtedy byśmy odsłaniali mural. W związku z tym ten rok Krogulskiego w przyszłym roku, w roku 2020, zaowocuje tymi pięknymi inicjatywami i wierzę, że od tego zacznie się już piękna pochód Krogulskiego w świadomości mieszkańców Tarnowa i w tym, żeby naprawdę pamiętać o tej postaci. A w przyszłości marzy mi się, pani redaktor, żeby powstał w Tarnowie, ktoś zainicjował konkurs muzyczny lub festiwal muzyczny imienia Józefa Władysława Krogulskiego. No mamy Paderewskiego na ziemi tarnowskiej, ale tu tarnowskim wybitnym kompozytorem, pianistą jest właśnie Józef Władysław Krogulski i Tarnów powinien wykreować taki festiwal muzyki kameralnej, muzyki poważnej, właśnie imienia Józefa Władysława Krogulskiego. Będę orędownikiem tego i myślę, że nam się to kiedyś uda. A znając pańską siłę perswazji, to myślę, że to się wszystko uda. Poza tym wiem też, że jest sporo orędowników tej idei, żeby postać tego wybitnego kompozytora i pianisty właśnie rozpowszechniać w świadomości. Panie Ryszardzie, nim wykreowany zostanie festiwal imienia Józefa Władysława Krogulskiego, jakie pomysły ma i jakie nowe inicjatywy kreować będzie tu w przestrzeni Tarnowa, tarnowskiej starówki, wasza rada?
To przede wszystkim upamiętnienie postaci założyciela miasta, bo to mówię już od kilku lat, że Spycimir Leliwita, któremu zawdzięczamy prawa miejskie, nasze miasto Tarnów, do tej pory nie miał ani ulicy, ani skweru, ani ronda, był nie do końca, że tak powiem, upamiętniony. I w ubiegłym roku przy ulicy Wałowie została wyburzona kamienica obok Bastei, odsłaniając piękny fragment murów obronnych, i ten zakątek został nazwany z inicjatywy Rady Osiedla zakątkiem Spycimira Leliwity. A w tym roku również Rada Osiedla ogłosiła jakby zapytanie na temat koncepcji upamiętnienia. Został wybrany piękny projekt takiej płaskorzeźby przedstawiającej scenę z lokacji miasta, czyli Władysława Łokietka, Spycimira Leliwity i kilka scen, jak powstawały w średniowieczu miasta. Będzie to taka długa płaskorzeźba wykonana z mosiądzu długości 4 metrów. Chcemy ją w tym roku wykonać, a w przyszłym roku mamy okrągłą rocznicę lokacji miasta, 690. I wierzę, że 7 marca w roku przyszłego dokonamy odsłonięcia tej rzeźby i całego zakątka Spycimira Leliwity, który w tej chwili jest w fazie remontowej. Czyli Spycimir raz, pomnik hetmana, panie redaktorze, drodzy państwo, to jest wielka idea, którą jestem pochłonięty od wielu, wielu lat i teraz też dojrzewamy do tego, żeby to zrobić jednak, ale w szerszym kontekście modernizacji ulicy Wałowej. Jesteśmy teraz na ulicy Wałowej, która 30 lat temu powstawała jako deptak za czasów prezydenta pierwszego naszego miasta w wolnych wyborach, prezydenta Mieczysława Bienia, i jest już troszeczkę i zniszczona, i wymaga renowacji, więc chcemy, żeby ogłosić wielki konkurs pod hasłem Wałowa. Rewitalizacja, może zadaszenie i zakomponowanie pomnika hetmana właśnie w tej przestrzeni tego pięknego ciągu deptakowego, żeby Wałowa ożyła, żeby zmieniła swoje oblicze, ponieważ jest teraz rewitalizacja rynku, placu Kazimierza, ulicy Katedralnej, to wszystko przebiega, ale Wałowa jest przed nami, jest pewnym wyzwaniem i chcemy, żeby władze miasta w takim dyskursie społecznym też ze stowarzyszeniami różnymi, które tu działają, z mieszkańcami, wykreowała pewien ładny wizerunek tej części miasta, bo myślę, że to bardzo by nas wzbogaciło i pomogło nam w ożywieniu tarnowskiej starówki. Wałowa jest też od już kilku ładnych lat wyzwaniem, jeżeli chodzi o, no właśnie, myślę, że to za tym pójdzie, o takie pobudzenie życia tutaj na tejże ulicy, o wygenerowanie jakichś, nie wiem, wydarzeń, miejsc, przestrzeni, tak, które będą powodowały, że tu będą tłumy spacerowały. No ale myślę, że to faktycznie jakaś kolejność tego, być może infrastruktura najpierw, a właśnie później za tym pójdą inne inicjatywy. To co, panie Ryszardzie, udało nam się, zdaje się, to okno pani pogodowe. Redaktor, z panią zawsze jest wielkie szczęście, także bardzo mi miło. Dziękuję bardzo, ale to nie moja zasługa. Natomiast dziękujemy pogodzie i tym grzmotom, które na razie z oddali być może do państwa docierają, że to wszystko wytrzymało i że udało nam się porozmawiać. Zapraszamy państwa na fanpage Rady Osiedla Starówka. Tam wszelkie informacje na temat wydarzeń, imprez kulturalnych. Tak, szanty również, które będą. Dwa zdania. Właśnie, pani Moniko, cztery nawet zdania. Tak. Drodzy państwo, wielki hit Rady Osiedla Starówka, czyli Bezan Reaktywacja. Festiwal piosenki, który 25 lat był w Tarnowie, a byłem jego twórcą z moim przyjacielem Władysławem Bożkiem. Od roku 86 funkcjonował, potem nastąpiła przerwa i teraz kilku pasjonatów szant w Radzie Osiedla Starówka postanowiło to zreaktywować. W ubiegłym roku był pierwszy koncert szantowy, a nazwaliśmy to pięknie. Szanty na tarnowskiej starówce. I w naszym ślicznym amfiteatrze letnim mamy już drugą edycję. 18 sierpnia w niedzielę, drodzy państwo, cudowne koncerty, ryczące dwudziestki, drejki. Będzie oczywiście koncert dla dzieci, zabawy. Będzie się działo, deszcz nad nami, więc dobrze, że mówimy o wodzie i o szantach. Szanty, drodzy państwo, 18 sierpnia. Będziemy jeszcze o tym gorąco i głośno mówić w Tarnowie. A teraz uciekamy, bo zdaje się, robi się 10 w skali Beauforta. Tak jest, powoli. Dziękujemy bardzo państwu bardzo. Ryszard Żądło, przewodniczący Osiedla Rady Starówka. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na Starówkę. Program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych.